Dzień dobry, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Jerzy Mielewski, redaktor Polsatu Sportu oraz dwukrotny laureat Telekamery. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie Piotrze. Dzień dobry. Zacznę od takiego cytatu pewnego człowieka współświadka, który polecił mi Ciebie do wywiadu. Już włączę, ponieważ rozmowa była z nim nagrywana. No, dzień dobry, wiesz, że jesteś taki normalny facet z jajami jak ja. Wiesz, tylko... Tak, lubię cię Jurek, ponieważ jesteś mega prawdziwym dziennikarzem, oddanym w pełni swojej pasji, dlatego też życzyliśmy sobie mieć ciebie tutaj, ponieważ widać w tobie ten ogień cały czas pasji, jaki w sobie posiadasz. No i co, niedługo będziesz miał szansę zdobyć trzecią telekamerę z rzędu i chciałem się ciebie zapytać, czy ty odczuwasz jakąś presję z tym związaną? Jak denerwujesz się przed tym? Nie denerwuję się, ja wiesz, bardzo mi miło ogólnie, że widać pasję i widać ogień, to mnie bardzo, bo to jest dla mnie najważniejsze, tak, że i to fakt, że to mi się nie nudzi i dzieje się tyle, sport ma to do siebie, że ta rzeka cały czas płynie i to jest w tym najpiękniejsze, wszystko się zmienia i ciągle są nowe wyzwania, nowe emocje, nowe turnieje. Także myślę, że sport i to dziennikarstwo to jest taka dziedzina, która sprawia, że ciągle płoniesz rzeczywiście, jak to kochasz. Dwa, czy presję? Nie czuję absolutnie żadnej presji. Ja też po pierwszej, drugiej telekamerze zawsze powtarzałem, że ja nie traktuję tego osobiście. My jesteśmy drużyną w Polsacie Sport, drużyną też prawdziesiatki i ja akurat jestem oddelegowany do roli być może akurat na tej płaszczyźnie kapitana tej drużyny, natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest nasza taka wspólna praca i też dyscypliny siatkówki, która się wciąż rozwija, mnie pochłania, to jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o moje serce w sporcie, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast umówmy się, to jest pewnego rodzaju zabawa. Okej, dobra. Wracając do telekamery, jak myślisz, kto będzie twoim największym rywalem? Wiesz co, tak jak mówię, kompletnie nie widzę, wiem do czego zmierzasz, kompletnie nie traktuję tego jako formę rywalizacji. Jak już je startujesz, to wiadomo, że fajnie jest wygrać. Są tam dziennikarze uznani, pracujący od wielu lat w telewizji, jak Sebastian Szczęsny, jak Andrzej Twarowski. Jest Sylwia, jest Sebastian Mila, były znakomity piłkarz, obecny ekspert TVP Sport. Jasne. Rok 2020 był dosyć trudny, myślę, dla całego świata. Rozpoczęła się pandemia, wybuchła pandemia. Powiedz mi, jak rok 2020 wpłynął na ciebie, jak cię zmienił jako dziennikarza? Jaki miał wpływ ten rok na twoje życie prywatne? Wiesz, w prywatnym życiu to jest tak, ja mam dwójkę dzieciaków i wspaniałą, kochającą żonę i spędzaliśmy w tym okresie bardzo wiele wspólnie czasu, bo spędzaliśmy ten czas w domu jak wszyscy. Oczywiście to był taki bolesny rok, bo wiele miało się wydarzyć, bo miały być Igrzyska Olimpijskie, wiele turniejów, siatkarska. Tutaj jakby skupiamy się tak stricte na siatkówce, na siatkarska Liga Mistrzów przerwana, ligi przerwane, Liga Narodów odwołana, jedna, druga, za chwilę Igrzyska odwołane. No to jest dla dziennikarza bardzo bolesne, kiedy nastawiasz się, wiesz dobrze, że twoja reprezentacja gra wspaniale, że może być faworytem do nawet złotego medalu Igrzysk Olimpijskich i tego wszystkiego nie ma. No próbowaliśmy sobie radzić, oczywiście na początku żyliśmy tymi wspomnieniami, historią, a wiemy, że siatkówka to najbardziej medalodajny, tak to ujmijmy, sport spośród wszystkich sportów zespołowych w naszym kraju, więc było co oglądać, było co powtarzać, było co przypominać sobie gdzieś w głowie, odświeżać. Natomiast nie było wyjazdu, wiesz, no, dziennikarstwo, ja od 18 lat ciągle gdzieś jeżdżę, podróżuję na mecze, różne miasta, różne państwa, no i tego oczywiście brakowało. Na początku byłem zadowolony, bo chwila takiego wyciszenia, troszkę większa stabilizacja w domu jest znakomita, no ale po tych 3-4 tygodniach już człowieka paliły podeszwy do tego, żeby ruszyć w Polskę i ruszyć w świat. Ale trzeba było się przyzwyczaić, myślę, że najbardziej cierpieli sportowcy, którzy też są przyzwyczajeni do tego ciągłego wysiłku, adrenaliny, rywalizacji, im to odebrano i myślę, że oni są najbardziej pokrzywdzeni w tym świecie naszym, tak? Więc my jakoś przeżyliśmy, daliśmy radę, tworzyliśmy różne programy, natomiast wiem, że oni, czyli nasi wspaniali sportowcy, mieli z tym więcej problemów.
No właśnie, a jak zmieniła się praca Polsatu Sport, bo ramówka była też dosyć okrojona, tak jak wspomniałeś, wielokrotnie wracaliście do największych meczów reprezentacji. Sam miałem przyjemność wrócić myślami do tych wspaniałych lat. Oczywiście liczyliśmy na to, że ten rok będzie równie wyjątkowy przez Igrzyska Olimpijskie, natomiast no, gdzieś tam to zostało nam, kibicom, odebrane. Jak zmieniła się praca w Polsacie Sport? Czy znaleźliście jakieś takie nowe wyjścia przy pracy zdalnej, bo wiemy, jak wygląda teraz wasz komentarz. Często wspomniałeś w trzech setach z Wroną, że w zasadzie często jest tak, że jedna osoba komentuje te mecze. Czy po tym planujecie jakąś długofalową zmianę, czy raczej to będzie chwilę na ten czas pandemii, w momencie, kiedy ta pandemia, daj Boże, jak się stanie, wtedy wszystko wróci do normy? Praca w pandemii nasza, no, zmieniała się. To wszystko było tak naprawdę uzależnione od sytuacji pandemicznej w naszym kraju. Na początku zaczęliśmy, to znaczy tak, nic nie było do komentowania, więc wiadomo, że nie komentowaliśmy. Robiliśmy bardziej programy publicystyczne. No, taki był pomysł, żeby jednak coś robić, tak? Wspominać, rozmawiać, ćwiczyć z ludźmi, więc takie rzeczy robiliśmy. Później, jak wróciły mecze, to nie wiem, jeśli obserwujesz ten nasz rynek, nasz kanał, komentowaliśmy w sposób normalny, ale nie jeżdżąc na mecze po Polsce. Był taki trudniejszy okres, kiedy też gdzieś u nas w redakcji również przecież suchą stopą przez ten koronawirus nie przeszliśmy, też zdarzały się zakażenia, więc stacja podjęła decyzję o tym, abyśmy komentowali pojedynczo, bo jednak 2 godziny tak zwanej dziupli komentatorskiej to jest taki bliski kontakt i narażenie w przypadku jakiegoś zakażenia na to przekazanie sobie transmisję wirusa, więc był taki trudniejszy okres, kiedy komentowaliśmy w pojedynkę. No a teraz no, zaczyna to chyba wyglądać już bardziej normalnie. To znaczy jeździmy, już byliśmy w Kędzierzynie, nawet robiąc studio przy turnieju siatkarskiej Ligi Mistrzów. Teraz wybieramy się do Bełchatowa, także tam z miejsca będziemy robić studio, komentujemy w duetach. Także no, jeśli można powiedzieć, że jest normalnie, no to z naszej perspektywy wygląda to coraz normalniej. Oczywiście perspektywa kibica normalna dalej nie jest. Jasne. Chciałbym się cofnąć o 20 lat prawie. Student zarządzania i obrotu nieruchomościami puka do drzwi Wielkiego Polsatu i mówi: halo, halo, czy macie dla mnie miejsce? Z tego, co się orientuję, z tego, co udało mi się wyczytać i wysłuchać, około 2 miesiące próbowałeś skontaktować się z Marianem Kmitą. W końcu się udało. Zaprosił cię na rozmowę. Tak, choć to naprawdę nie było łatwe, bo tak, wiesz, te telefony były takie, że czułeś, że to się chyba nie uda, ale być może moja taka uporczywość i cały czas jakby dążenie i takie suszenie głowy sprawiło, że się udało. Rozmowa, którą zapamiętam do końca życia, bo kosztowała mnie wiele nerwów, wiele emocji. To była moja pierwsza praca w życiu, nie ma co ukrywać. Ja oczywiście pomagałem mojej rodzinie w takim rodzinnym biznesie, stąd też studia, stąd też zarządzanie nieruchomościami, bo akurat tutaj zajmowaliśmy się właśnie obrotem nieruchomościami. Natomiast moją miłością zawsze był sport i gdzieś no, ta stacja, która pojawiła się na początku tak malutka, bo to jest taka córka Polsatu, kusiło, żeby pracować przy sporcie. Oczywiście w życiu nie, na początku nie myślałem o tym od razu, żeby gdzieś w formie wizyjnej, ale żeby poznać telewizję, żeby spróbować i zobaczyć, jak to będzie. Potoczyło się błyskawicznie, też być może właśnie dlatego, że Polsat Sport raczkował, że Polsat Sport zaczynał. Wtedy wiele osób dostało szansę i to jest chyba taka sytuacja z moją osobą. Dostałem szansę od Mariana Kmity i od tego się zaczęło i ja o tym nigdy nie zapomnę, bo w życiu jak ktoś ci daje szansę, no wtedy oczywiście wszystko leży w twoich rękach, czy to wykorzystać, czy nie. Natomiast czy masz predyspozycje jakieś, czy jest w tobie tyle ognia i zapału. Ja się cieszę, że te 19 już lat w Polsacie Sport chyba sprawiło i chyba potwierdza, że jakiś zapomniałem i miłość do tego sportu. Natomiast rozmowa trudna, bo
rozmowa, która podczas której kapały mi krople potu spod marynarki, rozmowa, w której byłem testowany odnośnie też znajomości sportu i tak dalej, ale skończyło się fajnie, bo wychodząc z gabinetu wiedziałem, że 4 dni później jadę na swoją pierwszą transmisję w życiu. Tak. Gedania, tak, Gedania. Nie pamiętam, z kim gra Gedania. Wiem, że jeden z pierwszych wywiadów z Mileną Rosner. Na pewno do Gedanii dzień wcześniej, noc w hotelu, nieprzespana, powtarzanie 3 pytań w głowie, potworne nerwy. Także towarzyszył mi mój przyjaciel Marcin Hoffman, który obecnie jest jednym z najlepszych realizatorów w Polsce. Marcin też jechał po raz pierwszy na realizację siatkarską, sportową. On też jechał troszkę obserwować, jak się realizuje siatkówkę. Także nie tylko ja wtedy tak zaczynałem. A jak zmieniał się zawód dziennikarza przez te, no, ty wspomniałeś 19 lat? No to, jeśli chodzi o technologię, no to jest niebo a ziemia, tak? No to jest zupełnie inna praca. My oczywiście tak zwane mieliśmy awidy, ale tylko, czyli takie zestawy montażowe połączone, ale to były tylko do głównego wydania wiadomości, taki komputerowy montaż, natomiast większość montaży odbywało się na betach. Duże kasety, duże magnetowidy, z jednego nagrywanie na drugiego, tworzenie programów. Także no to zupełnie inna bajka. No, nad tworzenie materiałów, czytanie offa i przykrycie zdjęciami. No teraz to jest kilka kliknięć, wybranie obrazków, wtedy przeglądanie setki taśm, wypisywanie timecodów, opisywanie tych sekwencji, które chcemy zamieścić w danym materiale. Także no to jest bajka. No teraz to jest... Wygodne. No teraz z pozycji telefonu możemy zmontować materiał, tak? Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Mm-hmm. No tak, oczywiście, to efekt postępu. Masz za sobą setki, Jerzy Mielewski jako dziennikarz to nie tylko siatkówka, to są różne oczywiście inne dyscypliny sportowe, takie jak chociażby byłeś w tej chwili na Mistrzostwach Europy w short tracku, to jest też piłka nożna, to są setki wyjazdów, setki rozmów z piłkarzami. Chciałem cię zapytać, jaki wyjazd wspominasz najsympatyczniej? Wiesz co, pierwszym takim moim dużym wyjazdem, tak sobie to odświeżam teraz, ale takim dużym wyjazdem rzeczywiście, tak nie powiem odpowiedzialnością, ale który ja zawsze wyjazd traktuję jako nagrodę dla dziennikarza, bo o to chodzi, to jest clue naszego zawodu, być w środku, wewnątrz tego zamieszania, tej imprezy. I to był wyjazd do Japonii w 2006 roku. To był dla mnie szok i powiem ci szczerze, to naprawdę, tak jakby mnie wpuścić do jakiegoś parku rozrywki, że dostałem w ogóle szansę znowu pojechać tam do tej odległej Japonii, tuż przy drużynie trenera Raula Lozano. Ja akurat jechałem na końcówkę fazy Mistrzostw Świata Kobiet, czyli byliśmy w Osace na półfinałach, finałach kobiet bez udziału już w tej finałowej fazie naszej reprezentacji, a później zostawałem na męską część i to było piękne, oczywiście być może z tej perspektywy piękne, no bo też się zrodził taki sukces trochę, myślę, w pewnym momencie niespodziewany, ale całość ta orientalna dla mnie część świata, jaką jest Japonia, inna kultura, to wszystko chyba sprawia, że mam największy sentyment właśnie do tego pierwszego wyjazdu, podczas którego też się wiele nauczyłem pracy w takiej terenie, w boju, nie w Polsce, za granicą, tworzenie materiałów do wiadomości, do naszego studia sportowego, także kreacja tych materiałów, tworzenie i montowanie materiałów na wyjeździe, także no, wiele się złożyło, że to mi także dało taką możliwość dalszej nauki telewizji, bo ja myślę, że ten proces nauki telewizji trwał wiele, 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 wiele lat. Zanim poleciałeś do Japonii w 2006 roku, czy miałeś możliwość i przyjemność być w Azji wcześniej? Czy to nie, absolutnie. Nie, okay. Nie, absolutnie. To jest kolejny taki bonus, że dzięki pracy w Polsacie Sport zwiedziłem kawał świata, kilka kontynentów i to też traktuję jako pewnego rodzaju nagrodę. Ja nigdy nie pytałem się o wynagrodzenie. Powiem ci szczerze, ja nigdy nie byłem u szefa po podwyżkę. Nigdy nie mam takich roszczeniowych, bo ja sobie zdaję sprawę, że w tej pracy choćby taki wyjazd do Japonii na Mistrzostwa Świata jest pewnego rodzaju bonusem, którego kompletnie nie można wycenić i przełożyć na pieniądze. To jest piękne samo w sobie.
Także ja się cieszyłem, że tam jestem i czerpałem tę Japonię, te Mistrzostwa Świata całym sobą. A czy miałeś masz jakieś takie śmieszne wydarzenie, które ci utkwiło w pamięci z tamtego wyjazdu, czy cały wyjazd był dla ciebie na tyle kosmiczny, że nie jest ciężko teraz przytoczyć cokolwiek? Wiesz co, cały wyjazd, no wiesz, mam taką scenkę w głowie, troszkę zrezygnowania z tego wyjazdu. To było Sendai, to był mecz Polska-Rosja, to był moment, kiedy przegrywaliśmy 0-2 z Rosjanami. I siedziałem z kierownikiem produkcji, który był tam z nami, obecnie producentem Kubą Radeckim i tak mówimy, kurczę, no szkoda, bo to tak, zaraz będzie w łeb i takie bicie się 5-8, taki zacznie być taki smutny turniej. Taki szary. To było taki promil z tego zrezygnowania i nagle od tego trzeciego seta te emocje, nam się też oczy otwierały i adrenalina i skakaliśmy i to był taki kapitalny moment, który tak, pamiętam do dzisiaj. Także to Sendai, które później niestety napotkało kataklizm w postaci tsunami lata później, niestety. Ale to miejsce i ta hala, taka mała, dosyć kameralna halka, jak na standardy japońskie i starcie z Rosją, na pewno. Ja przypominam sobie ten mecz, ponieważ oglądałem go w Kanciapie z moim WF-istą i z ludźmi, z którymi mieliśmy mieć fakultet wiedzy o społeczeństwie w klasie licealnej. I no, uciekliśmy z tego fakultetu i oglądaliśmy mecz na takim, chyba nie wiem, 13-calowym telewizorze. Tego trochę mi brakowało, bo zdaję sobie sprawę, że w Japonii na meczach nie Japończyków, bo my byliśmy akurat w pierwszej fazie grupowej w grupie z Japonią, więc na meczach Japończyków no to była cała wypełniająca się hala. Natomiast brakowało mi właśnie przeżycia tych mistrzów z perspektywy Polski i to jest zawsze taka sytuacja, kiedy jesteś za granicą, nie czujesz takiej atmosfery i tej adrenaliny, takiej gorączki sukcesów w kraju. Tego my tam nie mieliśmy i tego mi trochę brakowało, ale tam myślę, że sami byliśmy w takiej ekstazie, że to nam wystarczyło. Myślę, że kiedy polscy kibice i tak są w stanie rozpieścić troszeczkę siatkarzy, ale zarówno was, dziennikarzy, i przyzwyczaić ich do tej niesamowitej atmosfery, no teraz szczególnie jest to odczuwalne w czasie pandemii na chociażby ligowych meczach, gdzie tych kibiców tak naprawdę no nie ma, umówmy się. Jest to no niezwykle przygnębiający widok i mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni.